100 metrów przez płotki kobiet, finał A, 8 najszybszych zawodniczek wyłonionych na podstawie eliminacji, które też mieliśmy okazję dzisiaj obserwować. Na torze drugim Aleksandra Zaucha, MLUKS Tarnów. Tor trzeci zajmuje Zofia Domańska, UKS Przełaj-Żerków. Tor czwarty, rekordzistka Polski na 400 metrów przez płotki Amelia Zochniak, czempion Bełchatów. A to już rekordzistka Polski na 100 metrów przez płotki Zuzanna Zając, AZS AWF Katowice. Liderka tabel broniąca tytułu. Tor szósty, najszybsza w eliminacjach Wiktoria Gadajska. 13.34 już w tym roku biegała, w eliminacjach 13.52. Na torze siódmym Aleksandra Jagiełło z UKS-u LA Basket Warszawa. Tor ósmy to Zofia Rojek, AZS AWF Gorzów. I na torze dziewiątym Zuzanna Baczyńska, KS Podlasie Białystok. Finałowa rywalizacja na 100 metrów przez płotki kobiet. Płotki mierzące 76 cm i 2 mm. 10 rzędów, no i walka o miano najlepszej. Te trzy środkowe tory, czwarty, piąty, szósty, im się najbardziej przyglądamy. Na czwartym Zochniak, na piątym Zając, na szóstym Gadajska. Czy to one, czy może ktoś jednak inny? Pierwszy płotek zaatakowała Zochniak, ale już przyspiesza Gadajska. Gadajska w tym momencie walczy z Zuzanną Zając. Zając niesamowita, ta druga część dystansu to chyba rekordzistka Polski, okaże się być najlepsza. Tak jest! 13.32 z wiatrem pół metra na sekundę w plecy wygrywa Mistrzostwa Polski na Stadionie Śląskim Chorzowie Zuzanna Zając z czasem 13.30. Oficjalne potwierdzenie takiego rezultatu, jeśli chodzi o zawodniczkę AZS-u AWF Katowice. Druga Wiktoria Gadajska 13.43 i trzecia Amelia Zochniak 13.64. Gadajska tutaj najpierw z Zochniak na tych pierwszych dwóch, trzech płotkach walczyła. Zochniak wydawało się najlepiej wyszła ze startu, no ale później od tego szóstego płotka to już Zuzanna Zając jednak nadawała tonę rywalizacji. Zresztą jeszcze raz to sobie wszystko prześledzimy na spokojnie, jak wyglądał ten bieg finałowy, jak wyglądała ta batalia o medale. Tutaj panie jeszcze skupione w blokach, czekające na strzał startera. No i tutaj ta reakcja bardzo dobra Zochniak. Ona rzeczywiście pierwsza zaatakowała pierwszy płotek. Tutaj się z nią zrównała Zając, ale próbowała Zochniak odpowiedzieć. Przyspieszyła Gadajska, no ale jednak nie było silnych na Zuzannę Zając. Tak jak powiedziałem, ta druga część dystansu w jej wykonaniu absolutnie najlepsza i pociągająca za sobą konsekwencje w postaci złotego medalu, drugiego z rzędu zresztą Mistrzostw Polski U18 dla właśnie Zuzanny Zając. 13.30, czas pewnie nie tak imponujący jak ten z Warszawy sprzed dwóch tygodni, kiedy biła rekord Polski, ale i tak świetny wynik, najlepszy dzisiaj, jeśli chodzi o ten dystans, bo w eliminacjach żadna z pań 13,5 sekundy nie była w stanie złamać, no a tutaj Zając 13.30. Zasłużone gratulacje odbiera ta zawodniczka, która rozbija się znakomicie, jeśli tylko będzie tak dalej, no to jestem pewny, że ona i zresztą pozostałe medalistki też, Wiktoria Gadajska, Amelia Zochniak, we wspaniałym stylu będą starały się gonić za osiągnięciami, jakie już teraz mimo i tak nadal młodego wieku ma na swoim koncie Pia Skrzyszowska.